Montaż okien mamy zakończony. Jest z nami pani inwestor oraz pani wiceinwestor. Dzień dobry. Przyjdę się. Witamy serdecznie. Tak więc mamy okna już zamontowane. Zaczniemy od obejrzenia sobie pierwszego okna, więc okno narożne. Z tej strony mamy fix. Tutaj mamy rozwierną uchylne, a więc otwiera się i tą stronę, z tym, że jeżeli tutaj będzie blat kuchenny i zlew, to podejrzewam, że to okno nie będzie się dało otwierać z powodu baterii. Natomiast można również je otworzyć jako okno uchylne. W każdym oknie mamy zamontowaną podwalinę. Podwalina w tych oknach wyższych jest 4 cm. Natomiast przejdziemy za chwilkę tam. Tam mamy podwalinę 10 cm. Tutaj mamy również rzuconą podwalinę od góry, ponieważ wkradła się drobna pomyłeczka, jeżeli chodzi o wysokość okna. No ale jest dogadane, rozwiązane, nie ma problemu. Drobne dogranie materiału. Nie wspomniałem nigdzie, że są to okna firmy MS Okna. Tak więc producent MS Okna, pakiet trzyszybowy, bo na pewno padnie takie pytanie. Tak więc chodźmy dalej. Kolejne okienko fix, dwumetrowy, 2,10, osadzony na ciepłej podwalinie 10 cm. Mamy tutaj fix nieotwieralny. No i tutaj główne okno. Główne takie okno salonowe, okno 3-metrowe, 2-metrowy fix i metrowe drzwi otwierane bądź uchylne. Były tutaj również inne plany na zrobienie HS-a, aczkolwiek po wycenach, no niestety, ale zdecydowaliśmy się na taką opcję. Uważam, że to też jest spoko opcja. Różni się tylko tym, że zresztą na pewno widzieliście, okno HS mamy dzielone idealnie na pół i cała ta połówka jeździ po specjalnej szynie, natomiast tutaj mamy 2 metry nieotwieralne. Nie ma tej symetrii, ponieważ mamy metrowe drzwi, ale powiem wam, za to okno nie pamiętam dokładnie ile było. 5100, no to wiemy już, 5100, natomiast za HS-a trzeba było chyba zapłacić 12-13 tysięcy. No to taką macie różnicę na tylko tym, że okno jest dzielone na pół i jeździ po prowadnicy. Jest to wyjście większe, no jest to na pewno większy prestiż. Jeżeli byśmy mówili tutaj o nieograniczonym budżecie, to na pewno wybrane by zostało tamto, natomiast wybraliśmy to, no i tyle. Jest brudne. A tutaj mamy fixa. Ile on ma? 1,50 m. Miało tego okienka nie być. Miało być w pierwszych planach tutaj dwumetrowe. Natomiast tutaj, żeby zrobić jakąś zabudowę, ściankę TV, zdecydowałem się, żeby to okno przenieść, zrobić tutaj. No i jest tutaj. Idziemy dalej, Katarzyno. Tutaj może was mylić, tutaj będzie ścianka. Znajdujemy się obecnie w łazience. To okno jest na życzenie mojej żony, właśnie w takich wymiarach i w takim kształcie. Tak więc może moja małżonka zechce coś nam o tym opowiedzieć. O tym oknie? No nie wiem, czy jest uchylno. Jest uchylno, powinno być uchylno. Mi się podoba to okno. Tutaj mamy kotłownię. Rozwierno uchylne oraz przydałaby się, oraz tutaj mamy fixa, ze względu na to, że mamy 5,5-metrową bramę, tak więc świeżego powietrza na pewno nie będzie brakować, jeżeli trzeba będzie coś uchylić. Troszeczkę mamy tu syf, nie przeraźcie się, ale mamy tutaj po pianowaniu, po tych montażach całych. Dobra, jeszcze od zewnątrz. Dzisiaj mamy 4 kwietnia. Tego, co tutaj mamy pod nogami, nie powinno być. No właśnie. Oto jak prezentują się okienka z zewnątrz. I tak oto prezentują się okienka, a więc okno narożne. Jakie ono ma wymiary?
nie pamiętam, 1,80 na 1,60, 1,50 jakoś tak, dwumetrowy fix. Dobra, wbijam do środka. Dodatkowo okna są wyposażone w rolety. Rolety sterowane radiowo-elektrycznie, tak więc i na standardowy przycisk, i na radio. Ale radio to chodzi o to chyba, że będziemy mieć tylko pilot, tak? Tak. A jeżeli byśmy chcieli sterować poprzez jakieś aplikacje, smartfon czy coś tego typu, to z tego co kojarzę, są dodatkowe sterowniki, które są wkładane do puszki. Ten sterownik podpinamy, no i wtedy łączymy się z aplikacją. Okienko daje super widok. Zarówno to, jak i to od tyłu. Mamy tutaj do pozbycia się tą górę ziemi. Tak więc od razu działka się zrobi większa, bo wydaje się strasznie mała przez to. Tak wygląda obecnie do nas droga. Prawdziwy tor przeszkód. Obecnie są tutaj prowadzone prace drogowe, przebudowa instalacji całych oraz będzie robiona nawierzchnia. Ok, tak więc okienka mamy wprawione. Kolejny etap jest to brama garażowa, która będzie prawdopodobnie montowana w tym tygodniu. Tak więc widzimy się w kolejnych nagraniach. Na razie.